na Was w następnym odcinku na moim kanale i jednocześnie w następnym vlogu. Dzisiejszy odcinek, jak możecie zauważyć po tytule, jest co warto wiedzieć, tam co warto wrzucać do kompostownika. Jak widzicie, ja tutaj dopiero zacząłem zakładać kompostownik. Na razie to są tylko obierki, jakie takie tekturki. I trochę ziemi tutaj dosypałem z ogródka. No i tak, jest tutaj to tak w półcienistym miejscu. Tu z choinka to po południu będzie ten cień. I przygotowałem sobie do tego właśnie więcej od jajek, skorupek. Więc możemy sobie wrzucić. Tam będzie rozkładać to folię na razie na bok. No i co warto wiedzieć? Warto wiedzieć, że do takiego korzenie jeszcze są od choinki, ale dobra. Warto wiedzieć, że do takiego kompostownika wrzucamy wszystko, co naturalne. Taki papierek, to wszystko, co po prostu na przykład chwasty, co rośnie, trawa. Jeszcze trawa aż tak nie rośnie, a dlatego mam pokrzywy. Pokrzywy ten... no płacie, ale dobra. Żeby się nie pokolić. Pokrzywy to mają dużo w sobie azotu. No i dlatego je tutaj wykorzystamy do tego. Podczas rozkładania się ziemia się tam... Po prostu będzie miała więcej azotu, jak się rozłożą. Warto też nawodnić. Jak widzicie, to jeszcze zbytnio nie nawadniałem. Więc teraz nawodnimy trochę. No i do tego też warto wrzucić skorupki od ziemniaków. Po prostu warto wrzucać wszystko, co jest naturalne. Wszystko, chwasty, trawa, liście, jakieś resztki owoców i takie tam. Ja na razie mam tylko to, więc wrzucę tylko to, co mam. Niektórzy stosują również nawozy do kompostowników, jakieś tam w formie stałej czy coś. Jakieś płyny też czasami daję, jak widziałem na YouTubie. Ja daję tylko to, co naturalne, czyli na przykład pokrzywy teraz daję, żeby wzmocnić tak jakby tą ziemię, żeby azotu dostarczyła, ziemniaki. One też tam dadzą jakieś witaminy. I jak ziemniaki akurat dobrze są do rozkładania się, pomimo tego, że dzierżownice aż takich nie lubią, ale jednak dosyć szybko się rozkładają. Ziemniak to w tym roku będzie głównym takim, skorupki od ziemniaków będą takim głównym naszym składnikiem, do którego będziemy wrzucać ten kompost. Może ktoś się zapytać, dlaczego tutaj są kartoniki czy coś, są takie od rolek, od papieru, nie wiem, czy to widać. Jest to po to, dlatego że dzierżownice lubią celulozę, czy jakoś tak to się wymawia. I to właśnie, jeśli ktoś chce rozmnażać, to to daje, a to myślę, że skoro się w tym rozmnażają, to na pewno będzie je przywoływać tutaj. Naszym problemem mogły być to mrówki, które już tutaj, nie wiem, czy powidać, tutaj sobie chodziła mrówka. No i tak, na razie daję tylko te skorupki od jajek, daję już trochę kartoników, pokrzywy, no i od ziemniaków skorupki. Możemy, więcej nie mam, więc na razie możemy tylko jeszcze zrasić to wodą. No i po prostu, nie wiem, chwasty też można dać i niektórzy się boją właśnie, że po rozłożeniu się to te nasiona zostają w kompoście. Jak się rozrzuci na przykład na ogródek albo da się do doniczek na rozsadę tą ziemię z kompostu, na kompost, no to niektórzy się boją, że po prostu będą chwasty rosły. Ja już jeden kompostownik, ten kompost z zimy tam wysypałem już na ogródek, przekopałem ogródek, no i myślę, że ten... Tam wszystko jeszcze nie było rozłożone, ale mogliście zauważyć w filmach, co stawiałem rok temu, że jak miałem kompost, no i tam wrzuciłem na przykład taką grubszą łodygę od słonecznika, no to już jej nie było. No i to jest normalne, ale jak chcecie, to możecie sobie zobaczyć. No i cóż, to byłoby na tyle. Ja tutaj będę czasami wam pokazywał w innych vlogach i w ogóle odcinkach, co tutaj wrzucam i jak tutaj wszystko się rozwija. Można dawać jeszcze, jak mówiłem, że od owoców jakieś kawałki, ale można też dawać jabłka. Dzierżownice bardzo lubią jabłka. No i może tutaj jeszcze dosypię ten, jak to się nazywa, moją farmę robaków, którą mogliście zobaczyć w kilku odcinkach. Bo tutaj, bo mi te rosówki aż tak nie są już potrzebne, więc będę mógł sobie je tutaj wsypać po prostu, bo tak to zawadzają tylko miejsca. No i przy okazji będą dobrze tutaj pełnić funkcję do
rozkładu naszych roślin. Jakby ktoś nie wiedział, no to kompost jest jednym z najlepszych naturalnych roślin, czy nie roślin, nawozów, o, jest jednym z najlepszych nawozów na ogródek. Można powiedzieć, że jest nawet najlepszy. Tutaj trochę jeszcze zraszę, bo tam tu jest mokre, ale pod tym jest... Jeszcze nie można mieć za wilgotnego ogródka, ale ja tutaj mam ogródka za wilgotnego kompostownika ziemi, ale tu mam suche na dnie, to ja to przemieszam. Muszę sobie grabki wyczyścić, ale dobra. Dobra, tak tutaj zostawię. Się mniej więcej równo rozmiesza. Nasza jakość tej gleby, tego kompostu, zależy od tego, co tutaj wrzucamy. Ja wrzucam tutaj, widzicie, już mówiłem przed chwilą, co tu wrzucamy, co będę wrzucał, jakieś jabłka też będę wrzucał, można dawać skórki od bananów. Najlepiej nie wrzucać cytrusów, jakich jak cytryna, pomarańczy i takie tam. I orzechów, i liści orzechów, ponieważ to się po prostu wolniej wszystko rozkłada i może to po prostu dłużej potrwać. Igla z tych roślin, tak jak tu jest choinka, najlepiej też nie dawać, jakichś igieł, krzaków, bo słyszałem o tym, że podobno to aż taki nawóz zbytnio dobry nie będzie po tym, że tam jakieś najlepiej liście dawać, a nie z roślin iglastych. No i cóż, i to byłoby na tyle dzisiejszego vlogu. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, obejrzyjcie moje poprzednie filmy, gdzieś tu się wam pokaże, albo z lewej, albo z prawej. Ja jeszcze dzisiaj wam nagram odcineczek z sianiem marchewki za chwilę. To ja się z wami żegnam, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, no to cześć!